Hej, 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 Liska. W następnym odcinku zagrajmy Resident Evil. Z tej strony oczywiście Buzon. I kontynuujemy, oczywiście jesteśmy w trzecim odcinku. Maybe there's something inside. Ja nadal będę się męczył padem, aby tylko zatłuc te 150 zombiaków za pomocą manetki. Taśma izolacyjna nawet. Zębatki. Ten środek krzyszczący to ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Jak najbardziej. Serio? Ostatnio tak ładnie poszło. A teraz musiałem wyważyć drzwi, żeby wyjść z domciu. Tak? Domciu. No dobra. Mariany. Mapa tutaj chyba było tak. Woda. To mamy co? Paliwo. Paliwo, panie, paliwo. Niby powinienem mieć jakąś możliwość. No właśnie, tutaj skończyliśmy zadanie. Tak, tego cholernego miśka. Szybka podróż. Czy mogę to... Już nie pamiętam nawet. Będzie jak to mało. Ustal lokalizację, to nie. To jest w sumie. Ustawmy sobie tą lokalizację. Patyki. Sorki. Cholerne patyki. To ja tutaj tak pędzę, to mi zombiak jak na twarz wyskoczy, to będę szczęśliwy. No, nie ma opcji, udają te France. Raz. Ze trzy co najmniej. Ten. Do tego nie jestem pewien. No właśnie. O, ten nas się rusza. Albo mi się zdawało przez cień. Co mam teraz? Taki mocny kij, tak? O, całkiem mocny jest. A nie ten guzik. Nie, no podobny. Wstawaj. Do nogi, fafik. Już. Raz. Z drugi, wstawaj. Podnoś tą dupę. Tak, wiem. Chlałeś wczoraj. Ale to nie powód, żeby się opierdzielać. Tak serio, co? Aha, ja chyba zabroniłem. What is wrong with you? No i w sumie to tyle. Dla niego przynajmniej. Ten nie udaje. Okej, trup. Tak jak tylko może być. Zimny trup. Udajesz chyba, nie? Mendo. A nie, patrz. To jaki dobry udawacz? Tam cię udają. To są bebe. Wystaniecie, nie? Au! Serio? Moc kopnięcia aktywowana. Dobrze, że nie mogą kostkę ugryźć w tej pozycji. Tak, tu był skok. Muszę za to zdziela. Chodź tu. O-o. Ale fuks. Jest tak troszeczkę... tak jest. Dawaj. Od razu lepiej. Panie, nie no. Can't hurt to look. Coca-Cola widać stawia normalnie na nogi. Żebyście za to zapłacili. To było fajnie. A ty leżysz. Aha, to trochę zajmie.
Masz. Trzeba sobie kijem pomachać. Cóż. No Janusz, tak bywa. Nie ma dobrze, Marian. Ale nie rozumiem, jak można dobrze grać padem. Serio. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Konserwa. 8 dolców. Alkohol. To jest spoko. I 70 metrów do tego. No to patrzmy, że też jest spoko. Aha, no tak. Fakt. Mariany, nadchodzę. No już tak. Ona mogłaby dyszeć, powiedzmy, za chwilę dopiero. The sooner you find what I need, the sooner... Oj, masz. Wow, great job. Nice. Now just give me a sec and I'll get this bitch running. Mhm. Poziom. To są megusta, zdecydowanie. Co jest? Mi wzięło duszenie takie jakieś dziwne. Energia. Weźmy to. Tak, plus 20%. Potem weźmiemy... chyba głębokie kieszenie. Ten wam wasz też ważny. No dobra, Mariany. To będą się tam też za chwilę wpaść i naprawić. Nie mam zbrodni co sprzedać. To jest taki, powiedzmy, minus. Zaledwie 9 dolców, co? Keep looking. Ja to tylko pośrodki przeciwbólowe, stary. Ostrze. Skąd ono tam się wzięło, to ja naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, może to kosiarki jakieś? Ja widziałem. Złom elektroniczny, no to już bardziej pasuje. Duża bateria. Magnes. Jakieś płytki nie do moszczyn. Halo, halo? No. Dziękować. Czy mi się zdawało? Nie. No to możemy porozmawiać. Tutaj nie chcę. Raczej kupował też nic nie będę, przynajmniej chwilowo. To się nie opłaca. Muszę wydać tak na naprawę. Aha, tylko napoje. Więcej napojów. Dobra, naprawmy. 130. No po prostu to jest normalnie skandal, no. Ulepszmy. Jest całkiem zacny, co prawda nie jestem specjalizacja moja w tym, ale lepiej mieć kijek niż go nie mieć. Jak to mówi stare chińskie przysłowie. Tak. Aha, musiałbym skoczyć. Mapa tutaj. Tam szybko nie mogę. Aha. Jak tu mamy ustaw? To tutaj. No to lecimy na Szczecin. Chyba. Przynajmniej do jakiegoś lokalu. Z piwem. Po co mi? I sobie podpowiedzi, aż tak tragicznie ze mną nie jest. No może nie jest idealnie, ale jakoś tragicznie? Tak też bym nie powiedział na pewno. Heniu! Co to robisz? O, przepraszam. Mariola. Mój błąd. Się nie obrażaj tylko. Lepsza deska w łapie niż kij w dupie. Wiem, że dajesz. Leżeć. No. Grzeczny fafik. Zaczynam się chyba wprawiać powoli. Przynajmniej na leżących. Co ty chciałeś? Jebut. Środek czyszczący miałeś. Nie wiem, jakiś może ogrodnik? No to bez sensu byłoby. Sprzątacz. Tak. Zdecydowanie. Zamaskowany sprzątacz. Jedyny słuszny
i sensowny sposób na śladę swą. Aby z nimi walczyć. Mamy najwięcej energii, a i tak nam schodzi na dosyć szybko. Dobra. Przyda się iść w taki sposób, żeby się jeszcze nie zabić. O jakieś zombiaki durne. Bo one inteligencją nie grzeszą, jak wiadomo. Okej. Okay. Spadaj. No i dobrze. Koniec imprezy. Halo, halo, Marian? Blululul? Nie? To nie. I nic nie miał. Alkohol. Będzie libacja, ludzie. A ja aż to sprawdzę, no. Mężczyźni, kobieci. Kobieci, tak. Tak, to było... Kobiety. Odpocznij. Leżeć. No. Konserwa. O, dowód. Numer 20, czyli ja tu jeszcze trochę ominąłem. Aż się boję, że tu mi zaraz wydyma. Wolałbym nie, no ale... Wiecie jak to bywa. Duża bateria. Rurka harmonijkowa. No dobra, to mogło... Nie, no, trochę dziwne miejsce jednak. Gdyby to było tutaj, to powiedzmy stąd ta rurka harmonijkowa mogłaby być. Ale tak. Ostrze piły tarczowej. Serio? Cóż, co ja prawdę. Nie ma zombiaka, nie? Aż jestem zaskoczony. To może facetów będzie jakiś. Wiecie co? Poczekajmy chwilę, aż się naładuje. Panie fioletowe, nie? No dziękuję, dziękuję. Części silnika. W koszu na śmieci. W toalecie. Co? Nie? Dobrze, pusto. Puste. No dobra, to jest spoko. Celowy pręt. Pusto? Zapalniczka. Nie no, ja jestem zadziwiony. Myślałem, że coś What do we have here? Będzie musiało wyleść na mnie i mnie próbować dymać. No, dałbym sobie rękę coś. I co? No i nie miałbym ręki. O co? Coś jakby lazło do mnie. To tak was słychać? Jeps. Ale ciągnie, co? Co? Ładniejsze nogi mam od ciebie? Nie. Dostaniesz ich. Moje nogi. Halo? No chodź. A ty co? Nie. No i... Nie dało mi się poznać na co. Co za wredne. Następne. Czy tu nie ma żadnego spoku? Nie? No i dobrze. Chyba coś ci stary nie wyszło. Leżeć. Mówię leżeć, nie podnoś się. No się masz. Machaj, machaj. I zamachaj gościa. No i dobrze. Prędzej zginął niż my się zmęczyliśmy, więc tragicznie nie jest. Ty, ja chcę iść tutaj. Raczej. Cholera, dwa zombiaki. Normalnie to wiecie. Marian. Nadgnij ty chyba był mocno.
skoro wziął i postanowił zginąć w taki sposób. Nie udawaj, nie lubię tego. Siemasz. Au. Nie bije się. Nie. Aha. Chyba twoja koleżanka jest na jakiejś imprezie, ale cię nie zaprosiła, co? Pewnie przestał ta złość. Ale nie wysilaj się. Cholera jasna. Dobrze, nie udajesz. A ty się połóż z powrotem. I zaśnij snem wiecznym. Dziękuję. Ja tu sobie jeszcze łyknę. O. Doskonale. Aha, tam jest jeszcze jeden. Albo jeszcze jedna. Okej, tu możemy się wyleczyć. Teraz tą toaletę mamy. Nie dostaniesz moich pantofelków pięknych. Szpilek. Bo cię szpilką zaraz trzasnę. Na razie nie potrafię. Tak bywa. Okej. Tak. Obuchowe mają tą przewagę, że się dużo dłużej psują. Są dużo wytrzymalsi. Let's take a look. Ładny obraz. Albo nie. Mi się akurat tak się nie widzi. No może nie jest jakiś paskudny, ale... Nie mój gust. Przypomina mi bardziej, jeżeli mam być szczery, jakiś chodniczek. Taki wiecie. Nie ma żadnego Mariana. Ej, spadzę od razu. Daję święty spokój. Nie? Nie? No i dobrze. Pas. No dobra, to jeszcze mogło być. Ostrze. Zobacz od czego. Część silnika. Znowu? No wiecie, ten pas jak kij tam urwał mu się. Duża bateria. No niech będzie. To pusto, to też spoko. Sensowne. Mam na myśli oczywiście. Nie ma żadnej grzmocili? Nie? Tu może. Też nie. No już znowu część silnika. Co jest? W tych cholernych koszach na śmieci. I to w killach. Nożyk prowizoryczny. Fajnie to jest, że zaczyna się siedzieć tak na żółto już. Jak się rozdowuje, tylko trochę za szybko. Tylko pytanie, dlaczego nos mi zaczął swędzić? I to mocno. Zagadka. Tak. Dlaczego człowiek się nie skupia na grze, tylko nad tym, dlaczego go swędzi nos? Sensowne, nie? Oczywiście. Jestem buzun. Wy chyba udajecie, co? A nie, ten udaje. Odpocznij. No patrz. Dziękuję. Niech to osiągnięcie nareszcie wejdzie, bo mnie teraz jasny gwint trafi. Nie no. Bez takich. Dobrze pojedynczy i to z przodu. A nie, że wyskakuje mi na plecy gdzieś. Jakbym się tłukł z czym innym. Drut kolczasty, może nie będę wnikał do końca. Wyczyszczę najpierw okolicę, zanim wejdę do środka. Połóż się. Dziękuję. Ej, no było prawie. Wystarczy więc. Zepsuty nóż, ale i tak jest mocny. Tylko, że mam poziom za niski. Nie udajesz? Okej, okay. To ja spadę tu jeszcze chwilowo. 16 dolców. Herbata? Jakaś? Tak jakby. Albo papierosy. Tak średnio cokolwiek, nie? Gaz zapalniczki, no to już spoko. Wszędzie to się może znaleźć. Blood. Blood everywhere. Dlaczego to trzymasz, stary? Fajny nóż. What's in here?
młoteczek. Całkiem zacny, zobaczcie, 90. Ten mocny kij wysiada przy tym. 14 poziom, aż serio? So much blood. Może to wezmę. Gin! No i dupa. Soaking into everything. Ty cholerna mendo społeczna. Niech ja cię dorwę, nie? To ten tasak ci w dupę wepchnę. Nie będzie litości. Trzeba jakiś granat, koktajl młotowaty, cokolwiek. Alkohol co najwyżej. Aha. Fajnie. 90. Leżeć. Gnoju. Menda społeczna. Odbiło. So much blood. And no bloody end to it. Łomliwy nóż kuchenny. Dobra, weźmiemy. A jeszcze wezmę sobie ten mocny kij rozpierdzielu. Wiadomo. Co się przyda. A tak może jeszcze powiem przy okazji trochę o postaciach. Logan jest dosyć ciekawą postacią, ponieważ jak wiadomo jego specjalizacją jest rzucanie, prawda? Aha, dobrze mi się zdawało. A przez to, że jego specjalizacją jest rzucanie, to rzuca o dziwo lepiej niż inne postacie. Ma także kilka ciekawych profitów. Właśnie to jeden taki. Boomerang. Czyli broń ma szansę na to, żeby wróciła do nas. Come here for a second. Zaraz. I got a proposition. Fajnie. Sprawdź, czy jest co nie ma zombiaków, które by chciał mnie wydymać, wiesz, przez ochronę zawsze ubezpieczony. Jędrzej japy, okay, listen, there's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. Mm-hmm. But he came down with whatever this infection is and pay me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. Uh-huh. It's not like the poor hijo de puta needs it anymore. Hey, listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? Skoro tak jest trupem do tego chodzącym. All right. Good, good. Listen, he's hard to miss. Very tall. And I'm pretty sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the... Aha. Fajnie. No nie, proszę. Co to mamy? Przynieś... Uzyskaj kluczyk, tak? Przynieś flary. Nośnika i... Zobaczmy mapę, co mamy najbliżej. To faktycznie jest najbliżej. O zgrozo. Dobra, już niech będzie ci, tylko... żebym wystrzelił, nie widzę tego różowo. Na szczęście mam dwie bronie obuchowe. Tak. Słucham. No jest co, pies cię dymam. Wow, nie spodziewałem się, że tak płynie to wyjdzie mi.
No i się wziął Utopia, no tak. Bo w sumie czemu nie? Okej. Nie jest tragicznie. Mogło być oczywiście lepiej, ale no, nie jest tragicznie. To to się liczy. Ten nie udaje, skoro ma kasę. Soon this weapon will fail completely. I po dupie. Tak, psuje mi się broń. Patyk. Zniszczenia. To zawsze działa. Pan Łowi się spieszy, tak? Coś się kilka gnoły. Okej, spoko. Zaczyna mi się dość mocno psuć. O, nóż nurkowy. Niski zasięg, niska wytrzymałość, ale niezłe obrażenia. Jak ten nóż. Przynajmniej. Coś takiego małego. Puff, ten dał mi się, tak? No dobrze. Niech będzie. Jak tam chcesz. Czy ona udaje? Ty bez takich, dobrze? Leżeć. Jeszcze mało. No tak. Skąd się dowiedziałem? Leżeć. Chyba mi się trochę wzięło i... Dobra, co tu chłopie? Wrabię te. Kochani, ten guzik. Aha, piąty poziom, fajnie. Nożyk, niski zasięg. To jest duży minus. Pani pozwoli? Zapoznam z nożykiem? Pan nożyk. No i fajnie, nie? No. Dobra. Kici, taś. Serio? Plusem jest jeszcze to, że jest broń bardzo szybka. Taki nożyk. Szybko się nie macha. No ale się psuje cholernie szybko. Już coś mi powiedz, to za zębiekiem. Co ty próbujesz? Cholernie. Coś na oboje ogólnie wychodzi. No, nie lubię. Okej, spoko. No i git. Z jednego ząbra jaka zatucha, ale... Przydałby się... Zresztą za jakimś modem może, który... Pozwoli mi wczyścić te obszary całkowicie. Co to było? Jakiś dźwięk przerwany tutaj. Intrygujące. W rzeczy stanej, wigorcie. Tak. Tamta pierdoła gdzieś tu gdzieś szwędę, co? Portfel. Mój gust. Jak kapusta. W środku może jest. Pewno jest. O, jak mu nie weszło. O, to będzie na pewno ten. Teraz może wyknę. Tak, to dobry pomysł. To na pewno będzie ten. Okej. Zbir. Albo nie przebyłka. Tak jak to było z tamtym, którego byłem utłuc, wykorzystując tą butlę.
Zgadzam. Ale postanowił jednak nie ginąć od wybuchu. Taka oparta menda, no. O! Jakiś nowy quest. Napój, ostrze, alkohol, spoko. Trupy. Fajnie. Że się ktoś zajął tym za mnie trochę. Co to za trochę szkoda expa, aczkolwiek. I tak każdego będę dupę to kupał. Aha. On chyba tam siedzi w dole. No pewnie. Ale myślę, że to zastanowić tylko knięciem, a nie przez tasak, czyli manetką. To raczej się nie będzie liczył do punktacji. Co średnio mi się podoba. To zawsze będzie, że muszę zatruć jeszcze więcej. Cholerne zębiaków. Dobra, chodźcie. Taki duży jesteś, tak? Kurde. To jest taki duży, to może zostać w pierdziel. Nie kończ już. No i git. 7 dolców. Wzbogacić? To ja na was się nie wzbogaciłem, no bądźmy szczerzy. Okej. Okay. Ja wam powiem, ale nie podoba mi się to. Młotek jak jest niedobry. Młotek już bardziej. I deska nieszczęsna, tak? Dobra. No tak. Maybe there's something inside. Jak to się robi, tak? No nie, no po prostu... Wkurzyłem go w sumie, ale... Nic szczególnie więcej. Miesiąc minie. Za 5 na pustkę. Chodź. Tylko cię muszę wybawić. No chodź. Muszę za to sprzedać do mnie. To ja sobie wybawię. No co, chodź. Takich. Nie wierzę, zabił się. Nie wierzę.
Spoko, Marian. O Boże. Zabójcze schody. Drogie dzieci, uważajcie, jak będziecie schodzić ze schodów. Taki dryblas został zabity przez mnie. No nie wierzę, nie, no po prostu. To jest... Dechę bierzemy, kitę. Da mi sobie radę. Nie ten guzik, znowu. Dobra, wróćmy do tego pierdolca. Wow! Przepraszam, chyba coś przeszkodziłem. Weź sobie na luz. Ty się nie bijesz? Co? No. Deska nie jest najlepszym pomysłem. Okej, to jest tak już trochę lepszy niż deska. Minimalnie, ale jednak. Golnijmy sobie. Tylko nie tutaj, ale tutaj. Zachowana jest niewielki. Tego Wacława trzeba gdzieś się przebiec. No nie mam najmniejszego wpływu z nim walczyć. O to jakoś tak samo. Dobra. Co? Zwróćcie uwagę, jeszcze to zepsuło ten mysz. Nie żyjesz? Drażno? A ty brzydki jesteś. Hejho, hejho. Na zombiach by się szło. To co? Co to był za odgłos? Nie jestem tego pewien, czy mi się spodobał. Może to? Dla świętego spokoju. Kurde, jak już się dobijam, to mógłby jednak otworzyć. No co nic, dobra. Tylko trochę nie tutaj. Cóż, no Janusz, co? To tutaj. Dobra, wszystko jasne. Let's keep moving, amigos! Aha, aha, dobra. Myślimy, że gdzieś będziemy biegli. Safe, tak? Najpierw to... A czemu tutaj nie weszliśmy? Goło, co się da? Aha. That's it! Yes! Muchas gracias, amigos! Alright, here's your cut! No, powiedzmy. Amigos! I hear there are more survivors at the lifeguard tower! No, tak trochę. Can you help me get there? If you do, I'll give you this weapon! Promise! One shot takes down a mob of those pendejos! Revolver. No, no, dobra. Definitely. Tak tam gracias! We better go, huh? Dobra. Marian.
My chcemy iść tutaj. No to idziemy. Tak, tylko jeszcze bym tak się nie zahaczył o coś. Byłoby całkiem zacnie, wiecie? Mam za nim iść. Rapido! Fajnie. Nie no, nie no. Świetnie. Że co? Tam sieć. Mi to odpowiada. Nie muszę z dwoma biegać. Rapido! Biegać. Walczyć. Też gadam 3 po 3 czasami. A dlaczego my idziemy tak troszeczkę naokoło? Prowadzić tam, gdzie jest tych najwięcej cholernych zębiaków najwięcej. Tak. Nie ma to jak się powtarzać. Jeden zdanie jeszcze. Jak wyleci na mnie 5 gnit biegających, to mnie szlachta. Ja ci obiecuję. Ten młotek wepchnę tobie. Idziesz? Nie mam zamiaru tutaj siedzieć dłużej niż potrzeba. Cisza, dyskrecja. Wiecie te sprawy? Ja jak najszybciej chcę mieć te z głowy. Biegniesz, Marian, do jasnej kolerduszną dupę. Ja bym tędy zszedł. Ale... ten Marian raczej tego nie zrobi. Jak się można domyślić. Dobra, jak na razie zadziwiająco gładko idzie. No ruszaj, schaby! Rapido! Tak, tak. Ale ruszaj. Schowę. Co? Umiera. No. Dobra. Jakoś. Żyjemy. Gracias! Hey, I always remember my amigos! Wiesz. Aż jeden mam pocisk. To ja może tak wyrzucę... coś takiego jak deska? Aż jeden pocisk, tak mam do niego. Nie no, dzięki. It's running like a dream. This ride is yours whenever you need it. Okej. Nie omieszkam. Możesz być pewien. Jeszcze to sprzedamy. I heard this scourge came from out of... Nie interesuje mnie to, skąd ona przybyła. Tylko mnie interesuje to, że ona jest nerwująca. To zaraz znaczy się. Sprzedajmy. Tak. Mocny kij. No sprzedajmy za 14 poziom zdobany, to potem ją pewnie jeszcze mocniejsze. Więc tak, chcę sprzedać. 5 poziom. Mam 4, mogę zdobyć niedługo pewnie 5. Zostawmy go. Poziom 4. 14 sprzedajmy. 30 sprzedajmy. Tasak zostaje. 56. Trwałość 25. Tasak jest mniej trwały niż nóż. Sprzedajmy go. Nóż nurkowy. Sprzedajmy. Rewolwer. Wrażenia C4. Nie najgorsze, ale poziom 10, a... chociaż... w sumie to on może tam leżeć, jeśli nie woła. To jedno miejsce, myślę, że się jednak znajdzie dla niej na zawsze. 54, 56... No dobra, sprzedajmy go. Poziom 5, też mówiłem, że zostawimy go chyba jednak. 54... i wytrzymałość, no dość spora, więc... chociaż... jest co? Nara. Ace. To jest dobry pomysł. Dobrze zrobiliśmy. A to tylko pod te graty. Ja tu tylko... to było trochę dziwne. Ja tylko tu przejazdem.
pić mi się zachciało. Naprawmy co nieco. Teraz ulepszmy. Ten młotek na pewno chcę ulepszyć. Jest dobry. 56. Kurde, trochę kasy poszło. W cholerę. No dobra, mamy tak, tak? Tu mamy co? Przynieś miśka. No to podjedziemy tutaj. Tutaj podjedziemy. Potem spróbujemy to paliwo dostarczyć. Mam broń jaka. Aha, tylko to. Nożyk może? To nie byłby zły pomysł? Tak jakoś mi się zdaje? Samo z siebie? A ten pocisk w tym rewolwerze tylko po to, żeby sobie łeb strzelić. Bo innego sensu w tym nie widzę. Brum, brum. Jedziemy. Trochę wszyscy. Myślałem, że udawał. Chyba udawał. Nara. Dobranoc panu. Powolutku, nam się nie spieszy. Panu podziękujemy już. Ty mendo. Coś biegnie, czy mi się zdaje? Za mną coś jest, nie? Mam rację, prawda? Tak. Wyjdźmy na chwilę. Wiedziałem. Ty się mnie wolnąłeś. Jeszcze. No. Się trochę zmęczyłem, ale... Myślę, że było warto. Pokręg go supie. Na razie. Ale wiesz, mógłbyś mieć więcej trochę kasy. Ja się naprawdę bym na to nie obraził. Jak się rzuca menda? No i git. Tego na razie nie otworzymy z wiadomego powodu. Nie potrafimy. Po prostu. No właśnie. Nie inaczej. Nie podnoś się. Czubek tam się trochę ten wziął i wykrzywił. Ten poziom zwiększymy. Dobra. To będzie dobry pomysł. Następnie bierzemy tutaj głębokie kieszenie. Chociaż włamywać też korci, nie? Domyślam się, że tędy mam wejść. Taki za mnie geniusz. Barykada, co? Ej, no było w czerwonym. Dobra, nie tak, to tak. Aha, tu macie dosyć jasno. A tu nie. Masz i się wypchaj. No cieszę się. Tak. To nie chlej tyle wody, się otrujesz w końcu. Teddy! Where have you been? You've been a bad boy!
Say thank you to the nice people. Śruba. Dla mnie spoko. You find anything? Przed chwilą byłem tutaj. Can't hurt to look. Więcej kasy. Dla mnie to spoko. Teraz weźmiemy jakieś zdanie następne. Na przykład... O! To weźmiemy. Tu był nasz samochodzik. Jest. Bardzo dobrze. Oczywiście znowu nie ten klawisz. Znowu jeden klawisz. Ciężko przyzwyczaić się do tej strony, której jest kółko. Serio. Jeps. Tam coś widziałem. Trochę się zaczyna psuć. Dobra, tam chcę sieć na ziemi, się trochę spieszy. Bo tutaj coś widać, trzeba pomóc. Ej, co jest? O, siemasz. Marianna. Dziękuję. Pani za uwagę. Tu trzeba się wbić za chwilę. Ale najpierw... Właśnie. Splądrujemy. A czekaj. Nie, to nie tutaj. Na razie. No. Dobrze, tutaj najbliższy chyba wyczyszczony. Dobra, ty nie udajesz. No i coś ci chyba uciąłem. Tak delikatnie. Nieźle. Wytrzymałość tego jest dość znikoma. Okej. Sprawdźmy tutaj. Ostrze piły tarczowej. Uknijmy sobie co. Nie wyszło. Nie wyszło. Ciekawy widok po wejściu. No się masz. Doktor Szamności. What's in here? Stary, ty brzmisz już jak zombiak. Jeżeli mam być szczery. Please. You gotta take this insulin to my brother Danny. He needs it. He's in bungalow 14. Please. Yes. Pewnie, czemu nie? Good. Look, you better go. He's running out of time. Tak. Właśnie. Miałem iść tutaj. Tak. Aha, przejęty samochodem miałem iść, tak. Najpierw. Oj, prawie wpadł do wody. I oczywiście to zabiłem. Co to był za głos dziwny? Mój kochany.
samochodziku. Chciałem wsiąść. Za kółko. A nie gdzieś, gdzie nie chciałem. Fara nie szuka z ciebie. Ale nie o tyle. Żeby się oprzeć samochodowi. Jak w kółkach, tak jest. Mistrzu kierownicy. Rozjeżdża zombie. Dobry? Witam. Bam, bam, bam. Sru, tu, tu. Fajnie, się zahaczyłem jakoś. O, dobra. Samochód trochę nie domaga, ale to zwycię. Mały Janusz. Pozbądźmy się zombiaków w pobliżu. Szczególnie takich biegających. To jest na pewno dobry pomysł. Żeby ze mną Menda tu się nie postanowiła wpieprzyć. Na imprezę, bo tak. Dobra, nie o ciebie mi chodziło. Zobaczcie, jak ty grzeczni. Sami się podkładają. Dobra, pytanie, czy ty udajesz, czy nie. Chciałem tu się jakoś wcisnąć. Dziękuję uprzejmie. Ale chciałbym tu wjechać. I też cokolwiek w sumie widzieć. Okej. No, nie szło tak od razu. Hey, hey you! O, się go over to the door! Give me a sec to open it! No patrz, ja tutaj za czym innym, a tutaj jeszcze... ten tego znaczy się... Ale nie będziecie chcieli mi wydymać, nie? Come on, quick! No jestem, jestem. O! Pozwolisz, nie? Aha. Nie działają, tak? Czy co? Mogę kupić piciu. Ale nie muszę. Mogę okraść kasę i to zrobię. Let's take a look. Do tożsamości. Wiecie co, znając to od razu może. Nie będzie jakimś złym pomysłem. Jeps. Jeszcze tylko dwa. Chyba cztery by potrzebne, prawda? Jeśli się tylko nie mylę. Mam cztery miejsca. Więc w sumie jest dość wysoce prawdopodobne, że tak. Jeszcze jedno tutaj. Ze wstyłą szufla. No dobra, niech będzie. I tutaj ostatni. Pusty kanister razy 4. Spoko. Wyzwanie przyjęte. Co tam chcesz? What, you want gas? No? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Dlaczego? Well, maybe there's another way in. They try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Mm-hmm. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Okay. Oh. Ah!
kłamiesz mnie. No i dobrze. Tędy będę musiał wejść, tak? Jak rozumiem. No i git. Kodzik wprowadzony. Jeps, 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 jeps. Aha. Aha, raz dwa. No oczywiście, że wielkie bydle. Bo czemu nie? Bo dlaczego by kurde nie? Aha, widzę, że tu godzinę nagrywamy, więc będę się żegnał powoli. Cóż, mi mówić więcej. Na razie Liska.